Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry panie Grzegorzu, dzień dobry trenerze. Co to, jakoś trasa omawiacie, jaką pojedziemy? Tak, tak, bo tu pierwszy raz kierowca do pola jedzie, także... Nie wiem, czy przez Berlin jechać, czy przez Wrocław. Ale dzisiaj konkretne wsparcie na wyjeździe kibiców Ruchu Chorzów, z tego, że tam sygnały dochodziły. Tu nasza pula wykorzystana, którą dostaliśmy. System podobno biletowy jest ten sam, co u nas, więc łatwo było kupić. Na przydrożne przy sektorze gości, także no będzie ogień. No, fajnie, fajnie. A tym bardziej, że tam też już chyba chodziło, już nie wiem, z 1500 kibiców. No. Także... Podejrzewam, że też dla nich to będzie święto takie kibicowskie na pewno. Oby nie inne jeszcze. Siemanko Szczepek. Te. No. Ja się, jak była ta akcja z tymi psami, nie? No. To ja się ze stresu pomylił. Ja zamiast powiedzieć, że mam szpica miniaturowego z mopsem, to ja padłem z biglem, nie? A dziadek mój bigla, nie? Tak się nigdzie skapnął chyba. Ale obraził się ten piesek, czy nie? Nie, ale to ja. Cześć Karolina. Cześć. Się pięknie, na niebiesko, w prawidłowych barwach. Oczywiście. A czy ty się wybierasz do Opola może dzisiaj? Niestety dzisiaj nie. Ojeju, dlaczego? Niestety miałam inne plany, także muszę sobie... Karolina, nie można mieć innych planów niż Ruch Chorzów. To tylko jakieś, no muszą być naprawdę już grubo. No tak, faktycznie, zapomniałam. Ale to mój tata jedzie, więc będzie reprezentował. O, no to chociaż tyle. To... No, chociaż jeden z domowników jedzie na mecz. To pozdrawiamy taty, mam nadzieję, że go tam... Pozdrawiamy tatę. Będzie śpiewał. No, mam nadzieję, że będzie godnie reprezentował. O, Kasol, coś ziewasz tutaj, panie Kasol. No spokojnie, powolutku się rozkręcam. Wyspałeś się dzisiaj? Wyspałem, ale wiesz, tak nie wiedziałem, co dzisiaj ze sobą zrobić, bo taki dziwny dzień. Tak po południu, nie jedziemy. No ale spokojnie, jeszcze się rozbudzę. Jeszcze jest trochę czasu. Dzień dobry, panie Marcinie. Pan również się wybiera na pole tradycyjnie? No oczywiście, jesteśmy już zawsze tam. No i tam macie przecieki jakieś, jaka tam liczba się spodziewana naszych kibiców? Ciężko to oszacować, no bo chyba 350 osób było na sektor gości oficjalnie, ale wiem, że chłopcy kupowali tam, dzień dobry, na sektor gospodarzy, więc... Ale no, raczej tak... A powiedz mi tak, wyprzedzając a propos ten temat kibicowski, derby z GKS-em Katowice, z kibicami w sektorze gości? Z kibicami w sektorze gości, wszystko zależy od tego, czy bo oni tam mają bojkot u siebie. Mhm. Znamy te klimaty, na pewno nie jest to łatwe też dla nich, natomiast nie powiem, że mi ich żal, bo z tego co pamiętam to mocno się śmiali i wbijali nam szpile, jak my mieliśmy swoje problemy i życzyli nam śmierci. Nie powiem tego w drugą stronę, natomiast na pewno ta lista gości musi być autoryzowana. To musi być autoryzowana lista gości, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, że coś się na sektorze wydarzy, a jest takie prawdopodobieństwo. Natomiast chcielibyśmy bardzo, żeby ci goście przyjechali. Piłka nożna dla kibiców, nie? O to chodzi. Cały czas takim hasłem się posługujemy, więc piłka nożna dla kibiców. Bardzo byśmy chcieli, żeby się pojawili, ale żeby było spokojnie, bo stadion to nie jest miejsce na jakieś takie ekscesy, które miały miejsce na przykład na derbach z Górnikiem. Więc na pewno też będziemy apelować i do jednej, i do drugiej strony, jeżeli ci kibice z Katowic przyjadą, żeby jednak zachować spokój, no bo to jest dla nas priorytet. Tu musi być bezpiecznie, tu muszą przychodzić całe rodziny i tu po prostu wszyscy muszą czuć się dobrze na tym stadionie. 20 lat nie byli u nas, więc... Ojej, no to jest 2000, naprawdę wyjątkowa rzecz. No, w 2002 roku ostatni raz byli, więc no... No zapowiada się gorący mecz, też tabela, no zobaczymy jak będzie wyglądała po tej kolejce, no ale może to być mecz na szczycie, tak? Więc no wszystko wskazuje na to, że będzie gorąca atmosfera. Mam nadzieję tylko, że głowy będą chłodne, no. Tomek, ja widziałem w ogóle, gościłeś na ciekawym kanale ostatnio. Tak, no. Kanał Gramy w Piłkę. Jak się nazywa ten chłopak, który to prowadzi? Antek. Antek, ile on ma lat? 11. No kurczę, jak to wyglądało? Ktoś, jak się z tobą skontaktował w ogóle, powiedz mi, jak to działa? Co, no on tam różnie jeździ na mecze, zrobiliśmy sobie kiedyś zdjęcie, po prostu tam mnie obserwuje, więc napisał do mnie po prostu i się zgodziłem, nie? Bo to fajnie, że tak młody chłopak coś takiego prowadzi. Nie, no naprawdę, polecamy ten kanał z tego miejsca, damy tam link, bo naprawdę, no szacunek, że w takim wieku chcemy się coś takiego robić, no i super też szacunek dla was, że nie odmawiacie takiemu chłopakowi. Nie, jak no, jakby się weszło na jego kanał, no to tam ma z takimi zawodnikami dosyć popularnymi te wywiady, więc na pewno fajnie, że ma takie zajęcie. No to pozdrawiamy Antka. Pozdrawiamy. Klaudia, co ty robisz? Po co idziesz? Proszę przywitać do pani Reni. Do pani Reni przywitać się. A czy ty się dzisiaj wybierasz do Opola też? Tak, wybieram się. Masz herbatkę z prądem?
Pochowane? Matka, ale bez prądu. A co, Kasol, a co? Co? Nie wiem. Musisz sprawdzić, co tam jest w środku. Chciałbyś trochę... Ja nie rozgrzać się muszę. Pobudzi, obudzić się muszę. Obudzić się. I co tam, Kasol? Fajnie być znowu w kadrze meczowej? No fajnie, fajnie. No, był tam taki, mówię, na trybunach tydzień temu, mówię, takie emocje jeszcze większe niż na boisku, szczerze mówiąc. No i wrócił taki głód. Mam nadzieję, że dzisiaj pomogę drużynie. Dzisiaj solidne wsparcie z trybun, solidne wsparcie z trybun. No, słyszeliście. Ilu ma ich być? Nie wiem, powiem ci, to może być tak? fajna liczba. No. No to czekamy na to. Monety coś muszę pokazać, wiesz? Bo dzisiaj wjechały kulisy, kulisy ekstra wjechały, rozumiesz? No. I tam są takie komentarze, jak na przykład Niebieskie Radio napisało: Monet, godej, ino godej. Monet, niech ino godo, a jak chce coś zmieniać, to ino na boisku na plus. Przydałaby się jakaś asysty i coś tam. Monet musi godać i tyle. Także nie ma co wprowadzać zmian. Dobrze, to tak będzie. Bo zdradzimy tutaj wszystkim widzom, że chciałeś zacząć mówić ładnie po polsku. A to muszą obejrzeć sobie kulisy ekstra, niestety. O właśnie, żeby... Zachęcamy, to właśnie. Panie Ryniu, pakować się do kogoś do auta i jademy. Chętnie, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Nie, tak mnie boli kolano, że nie wiem, co mu zrobić. Po pierunie. To naszmarować, panie Ryniu. Jedyna rada. Mecz Ruchu jest okazja obsługiwać tutaj medialnie, nie? Bardzo się cieszymy, bo to są zawsze widowiskowe mecze. No zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy, no bo wiadomo, w jakiej sytuacji jest Odra. Ale twierdzę, że to, co widzimy tam pod lampami na przykład, tam jak sobie zerkniemy za moment, może trochę pomóc, bo trawka angielska. Generalnie tak jak pokazuje sezon, tutaj nie ma góra albo dół tabeli, tu się może wszystko wydarzyć. To jest właśnie Fortuna Pierwsza Liga i chyba za to ją lubimy. Styl życia. Styl życia. Dobrze, to udanej pracy. Dobrego meczu. Pierwszy raz w kulisach, ja? Pierwszy raz dopiero niemożliwe. Kuźwa, no ja chyba. Tyle lat stary, a nie dopiero teraz. może tak być. Nie Bartuś. Bartuś, ja? Ja, Bartuś. A Bartuś na wyjazdy jeździ? Jeździ na wyjazdy, jeździ. Ostatni, gdzie byliśmy? Na Wiśle Kraków. No, o. Czyli już coś, no to... Już jest. Akademia piłkarska, także dajemy radę, nie, Bartek? Jak to dzisiaj będzie? Co to czujecie w tym? Ty, no do przodu musi być, nie? No nie możemy się nowej miotle dać wykazać, kuźwa, w Odrze. Także damy radę. Kibicowsko będzie kozak. Z tego, co słyszałem. Kuźwa, no. Możliwości, jakie są, bo by był większy kozak, nie? Pewnie. Jakby nam otwarli tą drugą stronę, ale... No. Ale tam druga strona, to za bardzo nie ma co. Ale jak wchodzisz, robi wrażenie, kuźwa, jak na dobry mecz. Znaczy, słuchajcie, możemy się śmiać, ale patrząc na to, co powstaje tutaj obok, niedaleko, no to przykro, trochę się robi, no ale... No ja, tam w centrum bardziej, koło chyba tego centrum Karolinki, czy gdzieś tam centrum handlowe, nie? Zowisz to jest bardzo zła cecha, ale tego Zowiszcza. No, ty, no, wiesz, oni tam tej ekstraklasy mało lizeli w porównaniu z nami, a im się buduje, nie? A my moknemy jak teraz załączonym, bo jeszcze my się nie schowali. Nie, Bartek, ale będzie dobrze. Nadzieję, że się doczekamy, no. Twoich czasów na pewno już, nie? Co? Cześć Tomek, dojechaliśmy. Cześć. Szczęśliwie, mam nadzieję, że powrót nie będzie tym razem taki jak ostatnio. Zależy od tego, czy sprawdziłeś stan opon. No właśnie, fajna przygoda, warto to przypomnieć wtedy. No i niestety nasza podróż troszeczkę się przedłuży do domu. Czekamy na pomoc drogową, która nas uratuje. Niestety próbowaliśmy reanimować oponę zestawem naprawczym, ale się nie udało. Jesteśmy przed węzłem Łany. Mamy przed... Tomek, co się dowiedziałeś? Co? Do pół godziny. No i muszą nam auto zastępcze postawić, bo nas nie zabiorą wszystkich. Na raz. No chyba, że to tutaj poczekasz i obrócimy dwa razy, co? Ja mam pomysł. Chowajmy Tynkę do bagażnika i powiemy, że nas jesteśmy w czwórkę. Witamy w Chorzowie. Co masz? Długi wyjazd do pola, powiem ci. 42. Tak jakbyśmy, nie wiem, wracali z jakiegoś Olsztyna, co najmniej. Ale zakończyło się wtedy pozytywnie, no mimo, że wiadomo, cały sezon... Zależy na to patrzeć, znaczy wracaliśmy szczęśliwi, bo wygraliśmy tutaj 3-0, ale koniec sezonu był przykry. Co czujesz w kościach, Tomek? Znaczy ja czuję, że będzie ciężko, szczerze mówiąc, bo zawsze zmiana trenera to sprawia, że jest jakiś impuls nowy, to też o czym mówili i trenerzy, i piłkarze nasi w Czas na Szpil w programie.
że ciężko nawet się spodziewać czegoś po rywalu, znaczy czegoś konkretnego, jak będą wyglądać, jak będą ustawieni i tak dalej. Natomiast wierzę w naszą drużynę, nawet jeśli nas rywale czymś zaskoczą, to i tak liczę, że i wierzę w to, że dzisiaj wygramy. Dzisiaj nie ma Seby Krasnego, także nie będzie tak wesoło. Nie będzie show? Nie, ale widzę, już rozchodzi się powoli sława, tak? Kuluary meczowe krążą. Znane, znane i lubiane. No, wszystkich to robi, to co robi, jest zajebiste. Dzisiaj 2-0 do Ruchu, gotowo. Masz umie zawsze Pozdro niebieski, góra. Dzisiaj 2-0. No właśnie, łapki w górę ustawią. Łapka w górę, kurwa, już to robię. Angielska pogoda, trenerze. A z Opolem jakie trener ma w ogóle wspomnienia jako tako? Raczej dobre. Nie, na pewno będą dzisiaj, mówię, to będzie trochę inny zespół niż był ostatnio. To z tych względów, co mówiliśmy, to zawsze nowemu trenerowi ten pierwszy mecz to zawsze tak dużo, dużo łatwiej. No a potem czym dalej w las, no to zobaczymy, nie? Ale zawsze dla nas też jakaś trochę niewiadoma dzisiaj, gdzieś tam może coś pokombinowali trochę, widzę. Ale trzeba szybko reagować potem, nie? Tak, być może też zmienili ustawienie, no zobaczymy początek meczu, będziemy przygotowani i na to, i na to. A skąd jesteście, drogie panie? Skąd jesteście? Siemianowice. Siemianowice. Pierwszy raz na wyjeździe w tym sezonie? Nie. Widzicie? Tak, zimę. Czy wyście sektorów nie pomyliły? Nie, pomyliłyśmy. To czemu tutaj, a nie w sektorze gości? Powiedzcie, no. Bo my słyszymy jak u siebie. My niebieskie, nie? Dokładnie. Wszędzie znajomości, wszędzie. Weź, miej mnie to już za sobą, skąd się znacie? Z Lecha gdzieś tam już, długi czas, no. Już myślę, że ponad 10 lat się znamy. A od kiedy jesteś w Opolu? No, drugi sezon już. Drugi sezon. No to podobnie jak ty, także się rozstali chyba w jednym momencie, co? No, tak. Chyba tak, no. A tutaj co, panowie, skąd tutaj kontakty? Płock? Nie. Nie tym razem. Nie tym razem. Czyli jakiś inny klub, jakiś, nie wiem, Pomarańcza. Nie. Antek nie było, ja też nie. Z kadry. A, czyli tak? Nie da, ma świeży kontakt. Świeży kontakt, no to super. No to dobrze, to odświeżaj kontakty. No jakbyście się mieli okazję częściej na tych kadrach spotykać. Aby. Fajnie by było. Tego życzę. Dzięki. A właśnie, co kibice Odry Opole na tą sytuację specyficzną, nietypową? No fajnie jest, no. Jestem w szoku, że do was przyjechało. Pobijecie rekord chyba tego Wisły Kraków, tak? A ile było Wisły? Wisły chyba tam było tylko w sektorze 400 osób. Ale ogólnie w Polsce w drugiej lidze, nie? W pierwszej lidze naszej. Ale jest fajnie, super, jest super, fajnie, takie mecze powinny być coraz więcej takich meczów. Bartek Guzdek, ja cię kręcę. Spotkanie po latach, witam cię serdecznie. Niesamowitego. Coś niesamowitego. Proszę, jak te ścieżki się widzisz, skrzyżują. No czasami tak było, kiedyś Ruch trzecia liga, teraz pierwsza. No, proszę. A ty też fajną przygodę z Widzewem jednak zaliczyłeś, tak? No, powiedzmy, że tak, no awans do Ekstraklasy. Derby Łodzi, pamiętam, bo też akurat miałem okazję być w sektorze gości, widziałem jak się cieszyłeś. No właśnie, jedno Derby Łodzi w pierwszym składzie, drugie gdzieś tam też, ale z ławki wszedłem. No, piękna sprawa doświadczyć czegoś takiego. I teraz kolejna misja Opole. No i co tutaj? Co tutaj? No na razie cele były inne, ale na razie cele są takie, żeby walczyć o utrzymanie. No ale wiesz, jak pierwsza liga to jest styl życia, to się wszystko może wydarzyć. Tak jest, tu każdy może wygrać z każdym, także liczymy na miłą niespodziankę dzisiaj. A pani chce coś powiedzieć tutaj? Nie, ja chcę z tym panem przeprowadzić wywiad. Do innej kamery. Do innej kamery, kamery Odry Opole, tak? Tak. Nie, spotkały się kamery. Tu spotkały się kamery, czyli kulis, incepcja, to już przerabialiśmy to tutaj. Dobrze, no to miło. Miło poznać. Dzień dobry. Nie ma Kraśniaka, nie pogadamy tak. Kurczę, to już coś, już kolejni mi to mówią. Fama się roznosi. Przepraszam, jak poszło? Dobrze? Bardzo dobrze. Co tam powiedział ciekawego, pan Bartek? I zawsze ciekawe rzeczy, ale ja nie mogę tego zdradzać. Już to zobaczymy potem i tak. No mam nadzieję, że to wszystko, co powiedział, zobaczymy. Bartek Guzdek miał okazję u nas grać też w Ruchu Chorzów, więc... Ale teraz jest bardziej nasz. Na pewno, to zdecydowanie. No. I mamy nadzieję, że jednak spełni tę obietnicę i to, co powiedział, się sprawdzi. Obiecanki, cacanki. Ja mu wierzę.
Maciek Urbańczyk, no ty... Chciałem porozmawiać, rodzinnego spotkania. Rodzinnego właśnie, tu ojciec. Ojciec, nie wiem. Ojca tak dawno nie widziałem. Maciek, no w końcu się spotykamy. Długa ta przerwa jednak była. No, chociaż byłem na barażach. Nie widziałem cię, nie chwaliłeś się. Tak, mało czujny byłeś, mało czujny. Bo ty gwiazdy byłeś filmować. A widzisz, ciebie pominąłem. Dlatego mówię. No i co tam słychać, powiedz mi, u ciebie? No jakoś leci powoli. No. Cieszyłeś się na to spotkanie, czy jest jednak takie w serduszku, takie rozdarcie jakieś? No dziwne uczucie, no ale tak jest, nie? Chociaż pierwszy raz gram z klubem, gdzie grałem wcześniej. Mhm. Bo z Mielcem też jeszcze nie grałem, także pierwszy raz. Kurczę, też cię wykorzystywali, znaczy wykorzystywać, brzydkie słowo, ale też w fajnych produkcjach takich promujących mecze zagrałeś, też można tu właśnie przypomnieć. Choć wielu tego nie rozumie, ta legenda nie ma końca. Przy grafie, nie wiem, czy pamiętasz ten... No, było. Jasne. Miałeś oko wtedy podbite, musieliśmy ci grafik musiał mazać. No, pamiętam. Po jakim to meczu było? Takie, co dostałeś, pamiętam? Nie, to na treningu się zderzyłem. No, na treningu się tak paliło wtedy. Dobrze, że się już nie pali. No, szkoda, że na taki czas, na ten okres taki, powiedzmy, tego wchodzenia w tą taką ważną rolę, że trafiłeś w tym ruchu, nie? No, wiadomo, taki okres był, no, nic się nie poradzi, nie? Ale dobrze, że no już za nami to jest i... Teraz już tylko lepiej, nie? Tylko się cieszyć, że tak idzie w dobrą stronę to wszystko. Witam doktora. Jak tam kureczki twoje? A, sprawdzają się. Ja za modu dobrze przygotowany. Wyglądał jak na ostatnim treningu, trener chycił cię tak, nie? I pytał, co tam słychać. To tak się odbyło w taki sposób? No, praktycznie codziennie gdzieś tam jakieś raporty medyczne idą. Jest takie ujęcie właśnie, jak trener uważnie słuchał. Nie, pukać oprócz Rymka, Szywacza, wszyscy są do dyspozycji. A Remek, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też dołączy do kolegów z drużyny i walczymy to. Maciek Rygierczyk, no namaluj coś tutaj słowami przed meczem z Odrą Opole. Co ja mogę namalować? Tak jak się czytało forum kibiców Odry, to były narzekania, że może być więcej kibiców w ruchu niż miejscowych. No i też jestem ciekaw, jak to wypadnie. No a sportowo, nie wiem, co ci powiedzieć. No, trener Nocoń kiedyś w Podbeskidziu też pierwszy mecz przed nową dla siebie publicznością miał z Ruchem i wygrał 1-0. Oczywiście wtedy Ruch był dużo, dużo słabszy, ale no, ruchowskiej społeczności należy chyba życzyć, żeby się historia nie powtórzyła. A z drugiej strony wszystkiego się nie wygra, a też niektórzy wiedzą, że coś, co jest naprawdę ważne, to za 8 dni przyjdzie. Oj, to prawda. Także... Ale za tydzień podobnież z kibicami obu zespołów na stadionie derby. A tu już masz jasność? Bo ja słyszałem, że jeszcze lista wyjazdowa Gieksy 465 osób nie jest autoryzowana. Oczywiście niektórym może zależeć na tym, żeby kibice Gieksy weszli, żeby był dym. Niektórym też może zależeć, żeby kibice Ruchu narobili dymu. No to ja bym sobie życzył, żeby jedni i drudzy weszli i żeby się nic nie działo, żeby było fajne widowisko, które się będzie wspominać. Pan jest cudowny, nie ja. Ogólnie Ruch. No Ruch jest cudowny. Ja kocham. A skąd ty jesteś, kolego? Z centrum Chorzowa. Tutaj z ziomkami jesteśmy. A jakie wyście są roczniki, obcy? 08, 08. 08. Wiecie, że w 08 to Ruch Chorzów grał na stadionie śląskim derby i my to tak wspominali ostatnio. No właśnie. A ja myślę, że ci z 08 nie umiem jeszcze gadać, no. A ty się... Coś tam umiem. Alfabet znam. Więc jest... Ale fajnie, że młodzież Chorzowa jeździ, to na wyjazdy. Ja już mój drugi, no pierwszy był z Wisłą. No to fajnie, że zaczyna się, obcy, fajnie. A oni to już... Weterani. Mój pierwszy był na sali. No ale to za ciosem, obcy. Nie tylko jak Rochowi idzie dobrze, ale w każdej chwili. Mój pierwszy mecz to był z Chojniczanką, jak wygraliśmy w listopadzie 2-1. To wtedy mój pierwszy mecz. I ze Stalą też mnie pan złapał. Tak? Ja z tą koszuleczką, że było otwarcie sklepu i wtedy... A, żeś się tak jak załapał, ja? Nie. Sprawdzimy. Ja wczoraj na otwarciu byłem. Ruch Chorzów i Wielki Ruch, stowarzyszenie? Jak najbardziej. Słychać naszych, nie? Przyjęliśmy.
Rosja. No, trochę tak. Ale powiem wam, super mieć takich asystentów z parasolem. Można się bawić, nie ukrywam. No, można się bawić. My się mega na razie martwimy o to. Super. Aczkolwiek no szkoda, że pada, no bo jednak to utrudnia mocno pracę, nie? I dynamikę. Ale no, to jest nasz chyba pierwszy mecz, który nagrywamy kulisy, gdzie tak pada. Zwykle jakoś nam się udawało, że... Ale widzicie, nic was nie zaskoczy, jak widać. Przygotowani na każdą okoliczność. Od dawna nagrywacie kulisy dla Adriopole? Czerwiec. Czerwiec, czyli można powiedzieć, że nowa przygoda. No, tak, tak. No, powiedzmy. To powodzenia, udanych kulis życzę. Powodzenia również. Niekoniecznie zwycięskich. Żeby uaktywnić was w komentarzach, to taka ciekawa zagadka. Dzisiaj z racji tego, że jest zimno, wziął za chce taką czopkę. I ta czopka była rozdawana na pewnym wyjeździe. No to dajcie znać w komentarzu, jaki to był wyjazd, no i czy byliście na nim. Arturek, no namierzyliśmy cię już. Nie mogło mnie tu zabraknąć. No nie mogło cię zabraknąć, ale Arturek, jesteś coraz bliżej, bardzo blisko młyna Odry. Bo to Maciek Urbańczyk mi załatwił bilet po znajomości. O proszę, czyli... Prosiłem go też, żeby mi załatwił 3 punkty. Nie chciał cię zgodzić, ale my to na boisku wywalczymy. No miejmy nadzieję, że w naszych nogach naszych chłopaków wszystko, nie? Będzie kawał dobrego futbolu, bo za tydzień będzie jeszcze większy kawał, większego futbolu. No, fajnie by było zrobić taką zaliczkę, żeby na pozytywnym akcencie... Wejść w ten mecz ważny też, nie? Każdy mecz jest ważny, każde punkty są ważne, bo wiadomo, jesteśmy w drodze do celu, ta droga cały czas trwa. Nie zapominajmy o tym, gdzie byliśmy jeszcze kilka lat temu i spokojnie podchodźmy do tego wszystkiego, wszystko na spokojnie, wrócimy tam, ale wszystko w swoim czasie. 15. kolejka Fortuna pierwszej ligi sezon 2022-23. Odra Opole kontra Ruch Chorzów. Stadion miejski. Filip Żagiel, widzieliśmy na Twitterze, że jesteś. Witam cię serdecznie. Ja. Kolego, ty czemu nie przyjechałeś na moją mieścinę? LKS Żygling grał z Polonią Bytą. Kolego, jak ty mogłeś mi to zrobić? Przestraszyłem się, prawdę mówiąc, i poszedłem w kontuzję po prostu. No i co tam w ogóle słychać, powiedz mi? Dobrze, leci, leci. Coś tak trafiło, że akurat tutaj tak na meczek, bo chyba u nas jeszcze nie byłeś, co? Czy byłeś? No u was jeszcze w tym sezonie nie. Miałem być na Gdyni, ale plany gdzieś tam się pokrzyżowały.
No a czemu tutaj? No bo jestem stąd, nie? Tutaj. Czy bliziutko? No, 15 minut stąd w sumie mieszkam, także no dlatego. No i co tam u ciebie? Opowiadaj. No co, nic, no. W Polonii Bytom, bo tam konkurencja duża. Najsilniejsza liga świata, trzecia liga, nie? No. Także całe szczęście, że Ruchowi się udało wydostać z tego, bo to jest naprawdę trudna przygoda. No jest ciężko, no co, no walczymy, nie? No, nie wszystko się układa po naszej myśli, no ale miejmy nadzieję, że pójdzie, nie? No trudna liga, no i co można powiedzieć? Dajemy trochę zbyt łatwych bramek na początku i to nas punkty kosztuje, nie? No i życie, trzecia liga nie wybacza, no co zrobić. A jak po pierwszej połowie, twoje wrażenia? Taki wyrównany mecz, nie? Żadna drużyna nie ma chyba przewagi, no. Szkoda sytuacji Szczepka, bo Odra prezentowała troszeczkę sytuację, no ale Odra też jakieś tam pół sytuacji miała, dlatego no powiedzmy, że ten remis jest tak sportowo adekwatny do tego, co widzieliśmy, nie? No i Odrę pokonamy dzisiaj. Odrę pokonamy, dokładnie. Z kulturą, pamiętajcie. Nie dosycik tak na świeżo, na gorąco, czy czaszanować? Nie wiem, ciężki mecz, bo w sumie dużo walki, a mało gry w piłkę, więc ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć na ten. Co, obejrzeć, analiza zrobić najpierw, nie? Zobaczymy, zresztą przeanalizujemy i będziemy mądrzejsi, ale na ten moment myślę, że bardzo dużo walki i mało gry. Ja pierdolę, skurwa, 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 skurwa
korkach poszło? Sven Sendra chciał wybić tak delikatnie, brakło mu jeszcze. Ale w sobotę mecz wyższej temperatury, tobie nie trzeba o tym mówić, nikomu nie trzeba przypominać, nie? No, już się nie mogę doczekać, wiadomo, że to jest mecz inny niż pozostałe, można powiedzieć, ale trzeba ze spokojem też do tego podejść, bo też gramy o 3 punkty, bardzo ważne, ale wiadomo, smaczek jakiś na pewno jest. No to panowie, wyciągnąć wnioski, ten taki dzięki. Slogan, niech popularny, tak, no i jedziemy dalej, dzięki. Do zobaczenia.